Witam was w kolejnym odcinku z Koboldów i Katakumb. W poprzednim odcinku graliśmy czarnym księżnikiem. Teraz magiem. Tyle myślałem, że jeszcze dwie klasy będą do fulla. A tu, znaczy jeżeli jest jeszcze jedna klasa, to dwie. Dobra. No to magiem, układanie złotych sztabek. Albo brązowego kloca. Podbić całe podziemia wszystkimi 9 klasami, albo otrzymać wyjątkowy reverse card. Jej! Już mogli chociaż jeszcze pakiet dorzucić. Janina, dobra. To weźmy go, przepalmy. Mam nawet kartę na to. A zostaw. O, czas na wpierdol. Tysiek Piskle. Ja zawsze to tak czytam. To nie jest tycie piskle, to jest tysiek piskle. Albo pierdoła co najwyżej. Tak se weźmy. Pod manakel. Moje tyż. Dobre karty mać pan masz. Top deck. Tak to normalnie, to bym zagrał to tym 1-1-1 pingiem bym mi tym w twarz. Znaczy co ja powiedzieć, pingiem bym nie mógł. Zadaje 2, tak? U kogo by było to najlepsze? Mi się wydaje, że to jednak. Żywy jaki brak duplikatów mróz. Pójdźmy w żywiołaki. Barangedon. Szarża. Tować pan z szarżą. Woskobrody. Ile już to? Trzeci raz wszystko robię? Prosisz się o lanie. Nie, proszę o tańsze karty. Ale Piotrze mówić, że karty o koszcie 2 i 3 są dobre, ale nie taka. Miałbym się, gdyby się to zbugowało i wszystkie karty kosztują 5. Znając życie, on najpierw coś wystawi, potem streluje. Tym. A no, zagrajmy to. Ty. A! To mogłeś powiedzieć, jak widziałeś. Bo uwierzę. Trzecia tura. A to co może być? Moje oczy.
O! O! Wydaje mi się, że Baron Geddon przyda się. Przydał się. On chce mnie przewinąć. On chce mnie przewinąć. To nie fair, to nieuczciwe. Serio? Ja pierdzielę. Już prawie nie mam kart. Tak mu przywaliłem tą kulą ognia, że aż zległ ognia. Jucho. Jucho o. Ogień, tajemna moc żywiła Kim. Raczej nie chcę Aluneta, gdyż ponieważ, a nawet bez Aluneta się prawie przewinąłem. Na ten Peiglem prawie przewinął. Dobierając mi aż jedną kartę. Gdybym cisnął w tanie karty, to może bym wziął Alunet. Tylko że wiem, że te gry będą bardzo długo trwały, to by było słabe. Gdyby dwie karty dobierał, to jeszcze może być. Ale trzy. Nie. Wyczuwam ogromną moc. Zbliż się. Lepiej. Potrzebuję coś na niego. A teraz to spieprzaj. Chociaż... Trzecia tura, czwarta tura, piąta tura. Mimo tego, że najdroższą moją kartą to karta o koszcie 5, to i tak... Nie, ja. A to i tak... Potrzebuję tańszych kart. Następnie to zagram. A czy on nie mówił, wiedziałem, że ktoś go zabije po prostu? Władasz mocą czarnego skrzydełka. Teoretycznie mogłem to zagrać na niego, ale jakoś... A jakby zagrał kilka kart, to wtedy bym zamroził. Ostrzegam cię! Jestem niestabilny! Władam mocą czarnoskrzydłego! Ale żywiołaki mnie będą healować dopiero za dwie tury.
Proszę, wygraj mi grę. A tylko w ostatnich bitwach nie dojdziesz do bręki mojej. Cię zajebię. Tyle pancerza co wyłoni, kurde. Mogę dwóch w środku w sumie. Dobra, zamruśmy, żeby nie zatkował. Aj kurde. Ile on ma tych kart? What the fuck? Dobra, miał dwie obszarówki, trzeci nie ma. Proszę, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie ma chwila. Calculated. Cholera. Dlatego... Tak, to jest Helson. Dlaczego muszą miesiąc mieć zjebany Hearthstone i pół tygodnia naprawiony? Potasuj razem obie talie, rozdziel karty równo między graczy. Twoje karty kosztują dwa mniej. Dokładnie. Moc specjalnie tajemna, moc żywiołaki. Tania karta. Chociaż jedna. I gdybym stał wymieszał karty. Nie, to mi przeszkodziło. Ale fuck, ja muszę coś mieć na nią. To jest okej. No, to nie. O, dobra. Może być. Jak? Serio? Jak często dostaję? Jak ja często dostaję na początku? Powolnijmy teraz.
Też w sumie. Nie, dobra. Znaczy nie, tamte za 3, więc. Nie. Proszę raz. Oczywiście. Proszę raz. Oczywiście. I tak ja mam mało kart, więc mogę sobie pingnąć. A to mi nie jest aż tak bardzo potrzebne. Serio? Niech mi tylko tego 3-6 nie zabije przypadkiem. Twój stronnik nie wpłonie? Okej. Proszę dwóch zagraj. Dobra. O fuck. Nie. Nie mogę go zabić. Gotowe. Ja pierdzielę, ile teraz tych fireballi dostanie. Proszę, użyj to, proszę, proszę, proszę. Tak, jest idiotą. Nie zagrał nic? Ale dlaczego zamrażaj, skoro i tak będziesz slidować? Dlatego, że 6 obrażeń na twarz by miał tylko 11 HP i jeszcze każdy by napieprzał. Te mi się nie przydają kompletnie do niczego. A, tylko to.
Co dostanę? Dobrze. Dobrze. Wpierdal. Panie, to nie jest mój. Co? O fuck. Ale przynajmniej on walnie z siebie. Ajaj. Dwanaście. Dobra. Kurde. Fuck. Nie zabijaj mi tylko 2-4. Nie. Ja pierdzielę. Serio 3 razy. Nie no, kurde no. On mi zajebał Barona Gedona i Ragnarosa. No tak, bo przecież dobrałem najtańsze karty, a potem... Znaczy tylko Barona Gedona dobrałem. To z tych 4 moich najdroższych kart ja dobrałem Barona Gedona, a on mi zabrał Barona Gedona, Ragnarosa i Jaina, nie wiadomo kto wziął. Serio? Ja pierdzielę, no większego pecha chyba nie można mieć. Dobra, chociaż nie, gdyby mi zabrał 2 Baron Gedon, to było kiepsko. Ale z tym Ragnarosem to już była przesada. Dobra, to na się mówiłem. To na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Na razie.